jedyny dokument do sprawy jedwabnego, który jest wartościowy w tym sensie, że jest faktograf na podstawie konkretnych badań, to jest raport sądowo-kryminalny profesora Andrzeja Koli z Torunia. Człowiek, który organizował ekshumację, poszukiwania, badania w Katyniu, w Biednoje, w Charkowie, na miejscach zbrodni sowieckich, ekspert światowej klasy. On sporządził z tej nieudanej ekshumacji, przerwanej natychmiast, gdy wyniki jej nie były zgodne z oczekiwaniami, sporządził raport. Jest to jedyny dokument, który do dzisiaj nie został opublikowany. IPN z tamtego okresu, pod przewodem profesora Leona Kieresa, który jest członkiem Trybunału Konstytucyjnego z ramienia PO, ten raport, nie wiem czy utajnił, w każdym razie nie zmieścił go w żadnej publikacji IPN-owskiej ani żadnej innej. Co więcej, profesor Kieres, będąc prezesem IPN-u w tamtym okresie, poszedł dalej. Jako urzędujący prezes, czyli osoba funkcyjna, nie osoba prywatna, wypowiedział się publicznie. Ja sprawę Jedwabnego znam. Tajemnicę Jedwabnego znam, ale zabiorę ją ze sobą do grobu. W tym momencie powinien wkroczyć prokurator. Co pan wie? Skąd pan wie? Dlaczego pan to ukrywa? To może być bardzo istotna rzecz, która rzuci nowe światło, która pozwoli nas przybliżyć do prawdy. Nic takiego się nie stało. I mimo różnego rodzaju zmian, dobrych, średnich, gorszych, nie w Polsce następują, w sprawie Jedwabnego, to jest papierkiem lakmusowym stosunków polsko-żydowskich, mówi się, że nic się nie da zrobić. Prokuratorzy IPN-owscy twierdzą, no nie ma nowych wątków w sprawie, w związku z tym nie ma co wznawiać śledztwa. Ale tak jak powiedziałem, podstawowa rzecz, ekshumacja na miejscu. To mamy z drugiej strony narrację, że przepisy prawa żydowskiego mówią o tym, że grobów nie wolno naruszyć. Miejsc świętego spoczynku Żydów naruszyć nie wolno. Jest to nieprawda, bo tego typu ekshumacje są na całym świecie prowadzone. Przede wszystkim w państwie Izrael. Trudno tam coś budować, drogę, jakieś pomieszczenia gospodarcze, domy, obiekty, bez kopania fundamentów, bez ruszania ziemi. A jest to miejsce, gdzie przez tysiące lat było osadnictwo, coś się działo, były bitwy, były cmentarze, istniały miasta i na każdym miejscu praktycznie, gdzie tam się kopie, są szczątki ludzkie. I robi się to. Co więcej, na dawnych Kirkutach, czyli cmentarzach żydowskich, także w Niemczech miało miejsce w Hamburgu, na przykład postawiono supermarket na cmentarzu żydowskim. Jest tylko tablica informująca, że w tym miejscu był cmentarz żydowski i to funkcjonuje. Czyli ludzie, którzy przychodzą robić tam zakupy, stąpają po ziemi, gdzie były żydowskie szczątki ludzi pochowanych na cmentarzu. I to były pochówki. To nie było miejsce zbrodni, gdzie próbowano zatrzeć ślady. Jedwabny nie jest cmentarzem. To było miejsce zbrodni, gdzie te ofiary zagrzebano na miejscu, gdzie je zamordowano. Tam nie było normalnego pochówku. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby jednak tych ekshumacji dokonać, ofiary policzyć, ustalić sposób zadania śmierci. Jeśli dzisiaj mamy szczątki ludzkie sprzed kilku tysięcy lat, nie tylko mumie faraonów, ale w bardzo wielu innych miejscach świata i nasi uczeni z tych dziedzin, które się tym zajmują, są w stanie stwierdzić, co ten człowiek jadł, na jakie cierpiał choroby, ile miał lat, jaka to była płeć. Wszystkie dane, które są niezbędne do wydobycia, do informacji, daje się wydobyć z badań m.in. tomograficznych, ale nie tylko, wszelkich innych. A tu w tym przypadku, po kilkudziesięciu latach, zrobić tego nie wolno. Można, ale nie trzeba. W drugą stronę to również działa. Mamy przypadki zbrodni, które były, właściwie formalnie jeszcze są, przedmiotem postępowania pionu prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zbrodnie popełnione przez sowiecką partyzantkę, skłożoną w tych przypadkach, o których mówię, w większości z Żydów, byłych obywateli Polski, którzy tych zbrodni dokonali na ludności polskiej i te śledztwa są w stanie letargu. Co roku ukazuje się jedno brzmiący komunikat, że trwają czynności. Z
zmierzające oczywiście do umorzenia. To jest sprawa między innymi koniunków. 29 stycznia 1944 roku polska wieś, dzisiaj znajdująca się na terytorium Litwy, została napadnięta przez sowiecką partyzantkę złożoną w większości z partyzantów pochodzenia żydowskiego, czy właściwie Żydów polskich, litewskich, mieszkających na tym samym terenie, bo to są uciekinierzy z miejscowych krajów, Kowieńskiego, wszystkich innych, gdzie byli złożeni z małych miejscowości z tamtego terenu. I oni w służbie sowieckiej, ale opisując to później po latach, po kilkudziesięciu latach, cały czas podkreślają, to były nasze otwiady, nasze żydowskie, tam były ceremoniały żydowskie, rozmawialiśmy, widzisz, cały czas podkreślają swój wkład w II wojnę światową, że mieli własną partyzantkę. Natomiast ta zbrodnia nie znalazła się jako przedmiot zainteresowania, na przykład w kręgu zainteresowań Gazety Wyborczej. W sprawie Jedwabnego poświęcono lata, mnóstwo publikacji. Tu nie ma nic. O sprawie koniuchów w Gazecie Wyborczej była taka malutka wzmianka, zamieszczona prawdopodobnie przez nieuwagę. Cenzura redakcyjna to przepuściła. To jest notka z małym zdjęciem. W koniuchach stanął krzyż, bo kilka lat po podjęciu tego śledztwa, gdy się okazało, że jest tam co najmniej 38 ofiar, to są wszystko cywile, kobiety, dzieci, także bardzo małe dzieci, zamordowane w okrutny sposób. Strona polska załatwiła to ze stroną litewską, że w tym miejscu można było upamiętnić to wydarzenie, te tragiczne losy tych ludzi, umieścić ich na pomniku i elementem tego pomnika jest krzyż. To jest zupełnie naturalne w naszej cywilizacji, w naszej kulturze. To się w Gazecie Wyborczej znalazło, ale cała reszta nie. Jak porównujemy te dwa wydarzenia, Jedwabne i koniuchy, to z jednej strony mamy bardzo dużo wątpliwości, ogromne zakłamanie, zmyślenie. Często to był zalew publikacji, bo nie zapomnę, kiedy to na mnie piorunujące wrażenie zrobiło, jak niejaki Waldemar Kuczyński w Gazecie Wyborczej napisał swoją własną refleksję o płonącej stodole i ja. Czyli tak jakby on tam był, widział, on przeżywa to razem z nimi. Ponieważ wszyscy musieli zabrać głos i dać jakiś znak, że się z tym zgadzają, to właśnie zrobili. Każde odstępstwo od tej narracji, która jest oficjalna, wykładnia w sprawie Jedwabnego, jest piętnowana. A co mamy o koniuchu? Tak jak wspomniałem, mamy śledztwo, które prowadzi donikąd, bo nic się nie stało. Kilkudziesięciu żywych uczestników, byłych partyzantów sowieckich, Żydów mieszkających na całym świecie, zostawiło swoje relacje, wspomnienia, zapisy. To zostało opublikowane. Oni w tym momencie, kiedy sprawa koniuchów wyszła na jaw, praktycznie wszyscy jeszcze żyli, byli dostępni zarówno w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu. I tak jak przy sprawie Jedwabnego. Jeżdżono po świecie, poszukiwano świadków, przesłuchiwano tych świadków, ale robiono to bardzo pośpiesznie. Sprawę zamknięto w ciągu niecałych dwóch lat, bo była rocznica i trzeba było mieć końcowy efekt. W sprawie koniuchów, gdzie śledztwo zostało wszczęte bodajże w 2001 roku, prawie że równolegle ze sprawą Jedwabnego, bo z nieznacznym opóźnieniem, nie dzieje się nic. A mamy zeznania uczestników, przyznanie się do winy, imiona, nazwiska, udział w zbrodni. I żadnemu z tych ludzi nie postawiono zarzutów, nawet ich nie przesłuchiwano w charakterze świadków tych wydarzeń, bo od tego można byłoby rzeczywiście zacząć. Jeszcze ich o nic nie oskarżać, ale przynajmniej, żeby złożyli zeznania, jak to widzieli, może wiedzą jakieś inne dodatkowe szczegóły, tego nie zrobiono. A te zapisy są po prostu straszne. Trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład Polacy oskarżani o udział w zbrodni w Jedwabnym, jeśli byliby faktycznymi sprawcami, w dodatku jeszcze pozostawili po sobie takie świadectwo, gdzie z lubością opowiadają o popełnionej zbrodni, gdzie się nią szczycą, gdzie nawet po kilkudziesięciu latach dla nich to jest coś tak oczywistego, że to robili, że nie ma poczucia wstydu, nie ma chowania głowy w piasek,
Nie ma ukrywania tych wydarzeń, ani ukrywania sprawcy. Jeden z uczestników, Abraham Zeleznikow, członek jednej z tych brygad, opisuje to tak. Wszystkich mieliśmy wybić. Zabroniono nam zawierać czegokolwiek z wioski. Nawet nie wolno rabować. Trzeba to wszystko spalić. Partyzanci okrążyli wioskę. Wszystko podpalono. Każde zwierzę, każdego człowieka zabito. A jeden z moich kolegów, znajomych, partyzan, wziął kobietę, położył jej głowę na kamień i zabił ją kamieniem. To jest gorsza śmierć od ukamienowania, bo wtedy się rzuca kamieniami z daleka. Położenie głowy kobiety na głazie i walenie w nią, za przeproszeniem innym głaza, tak żeby jej roztrzaskać czaszkę, w takim opisie brzmi strasznie. Ta kobieta nie była sama. Ona była z bardzo maleńkim dzieckiem. Opisuje to inny uczestnik tej zbrodni, Paul Pagański. Gdy dotarłem do swojego oddziału, zobaczyłem, jak jeden z naszych ludzi trzymał głowę kobiety w średnim wieku na dużym kamieniu i uderzał ją innym kamieniem. Za każdym walnięciem krzyczał: to za moją zamordowaną matkę, a to za mego zabitego ojca, a to za mego uśmierconego brata i tak dalej. Rodzina tego sprawcy rzeczywiście zginęła. Ojciec, matka, brat. Ale zostali zamordowani przez Niemców w getcie. A on się mści na Polce, mieszkańcy wsi Koniuchy, z którą ten człowiek nie ma nic wspólnego. On się mści tak jakby za całość. Był to młody człowiek w wieku około 22 lat i byłem z nim przez cały czas pod ziemią. Był przyjacielskim i cichym człowiekiem. Nigdy nie spodziewałem się po nim, że zrobi coś takiego. Robi. Inni uczestnicy opisują te wydarzenia jeszcze w sposób bardziej drastyczny. Gdy dotarłem do oddziału, aby przekazać nowe rozkazy, zobaczyłem straszny, przerażający obraz. Na małej polance w lesie leżały tylko ciała 6 kobiet w różnym wieku i 2 mężczyzn. Ciała były rozebrane i położone na plecach, czyli ci ludzie leżeli gotowi do czegoś. I tu jest właśnie do czego. Padało na nie ciało światło księżyca. Jeden po drugim partyzanci strzelali trupom między nogi. Gdy kule dosięgały nerwów, trupy reagowały jak żywy. Drgały, wykrzywiały się przez kilka sekund. Trupy kobiet reagowały w bardziej gwałtowny sposób niż mężczyzn. Wszyscy partyzanci z tego oddziału brali w tym udział, śmiejąc się w dzikim szaleństwie. Najpierw przestraszyłem się tym przedstawieniem, ale później zaczęło mnie ono w sposób chory interesować. Im się nie śpieszyło i dopiero jak trupy przestały reagować na kule, przemieścili się na nową pozycję. Najprawdopodobniej to nie byli ludzie, którzy już zginęli. Oni mogli być ciężko ranni, jeszcze żywi. Dlatego ta ucieka mogła tak długo trwać. I teraz porównajmy. Zbrodnia zbrodni nierówna, ponieważ inni sprawcy, inne ofiary, a zakres dowodów w sprawie Koniuchów jest ogromny, dowodów jednoznacznych. To tak jak mówię, kilkudziesięciu sprawców znanych z imienia i nazwiska. Wtedy, kiedy śledztwo zostało wszczęte, żyjących w różnych krajach świata. I ta zbrodnia ma być wyrugowana z naszej pamięci. Jeśli ma tego nie być, to co właściwie ma być? I na co my możemy liczyć we własnym państwie? Kto to zrobi? My możemy to oczywiście badać, możemy szukać źródeł materiału, możemy to publikować, możemy o tym opowiadać, natomiast tego nie będzie w podręcznikach szkolnych, tego nie będzie telewizja, w różnych programach dyskusyjnych, bo nie wypada, bo nie można, bo nie wolno. Kto zakazuje? Dlaczego? Żeby nie psuć obrazu? Obraz jest taki, jaki być powinien. Prawdziwy, niezakłamany. A nam tego w jakiś sposób się zabrania. Każdy, kto się w to angażuje, od razu spotyka się z zarzutami. Z czym? Antysemita. Bo liczy trupy, jeśli kwestionuje wielkość, bo grzebie w tych umarłych, a poza tym opowiada rzeczy, które są niekorzystne dla strony żydowskiej. Tu nie ma, czy to jest korzystne, czy nie. Jeśli my się czegoś dopuściliśmy, to o tym musimy i powinniśmy mówić, bez żadnych zahamowań, pochylić nad tym głowę. Ale tego samego możemy oczekiwać od drugiej strony.
I tej drugiej strony w tym przypadku już nie ma. Instytucje państwowe w dodatku potrafią się wypowiadać w ten sposób, który rani, bardzo boleśnie nas rani. Instytucje państwowe, ale także organy państwa. Mam na myśli prezydenta Andrzeja Dudę. Nie jest to człowiek porównywalny z poprzednikiem, z Bronisławem Komorowskim. Ktoś zupełnie inny, na dużo wyższym poziomie. Wykształcony, elegancki, znający języki, z wiedzą. Wydawałoby się, że nasz prezydent w każdej sprawie będzie się opowiadał po stronie prawa. A on, zabierając głos w 2016 roku, 4 lipca w Kielcach, w rocznicę tak zwanego pogromu, mówił, że Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. 1000 lat wspólnej historii i trwania razem w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi. Nie było państwa Polin i nie mamy tysiąca lat wspólnej historii. Przez pierwsze 3 wieki, 300 lat nie ma społeczności żydowskiej na ziemiach Polski. Są karawany kupców handlujących niewolnikami, dziećmi, kobietami. Są różnego rodzaju karawany, które przejeżdżają, ale zwarte osadnictwo zaczyna się mniej więcej po 300 latach. I nie jest ono wielkie, to dopiero później rośnie. Na początku jest niewielkie. Jaka wspólna historia? Nie ma wspólnoty języka, nie ma wspólnoty religii, nie ma mieszania się dwóch ludów, tak jak w przypadku wszystkich innych. Polska była w przeciągu Europy. Były wojny, były marsze ludów we wszystkie strony. Część tych ludzi zostawała, część przechodziła dalej. Natomiast społeczność żydowska stale była oddzielona. Żyła w zamknięciu, w gettach, obwarowana różnego rodzaju przepisami. Przy czym getto wtedy to nie było to, co nam się nasuwa na myśl, bo oglądaliśmy się filmów, naczytaliśmy, że to jest teren zagrodzony, są wieżyczki, ktoś ich tam pilnuje, nie pozwala im wyjść. Nie. Wtedy getto to była zamknięta część jakiejś miejscowości, zamknięta dla gońów, dla ludzi z zewnątrz i także dla Żydów. Jak nie masz takiej potrzeby, nie jest to konieczne, to ty w ogóle na drugą stronę nie wychodź. Społeczności żydowskiej w Polsce nawet języka polskiego nie zna. Nie znała polskich obyczajów. Nie niszczała swoich domów, na przykład kolegów czy koleżanek ze szkół, jeśli razem chodzili do szkoły. W okresie II Rzeczpospolitej ponad połowa młodzieży żydowskiej uczyła się w szkołach nie szkołach, tylko własnych, nie religijnych lub świeckich, ale szkołach zarządzanych przez gminy. Świadomie i celowo się oddzielali. Jakie 1000 lat wspólnego państwa Polin, jeśli takiego państwa nigdy nie było? W związku z tym prezydent, który jedzie do Kielc, uwiarygadnia opowieść żydowską o wielkim, strasznym pogromie dokonanym przez Polaków na Żydach, ignoruje całkowicie także dostępną i znaną faktografię. Pierwsze ofiary tego, co się stało w Kielcach, to są Polacy. Czyli Polacy rozpoczynają pogrom na Polakach i dopiero później przystępują do zabijania Żydów. Tu jest zbyt dużo wiele szczegółów, które trzeba by tu roztrząsać i mówić. W każdym razie ta sprawa nie wygląda tak, jak jest opisana, jak jest przyklepane i jaki jest napis na istniejącym tam pomniku, który postawiono z fałszywymi napisami, z błędami gramatycznymi, częściowo nie po polsku, to jest prezydentura i premierostwo ludzi, którzy być może język polski mniej szanowali niż powinni, ale tego się zmienić w jakiś sposób nie da. Dlaczego? Przecież my chcemy. Jeśli się okaże, że jesteśmy winni, jeśli się okaże, że to jest prawda, co oni mówią, to się z tym zgodzimy. Musimy wtedy się ukorzyć, ale chcemy, żeby ta prawda była konkretna, nie napisana przez kogoś, nie narzucona, ale wynikająca z konkretnych badań. I te badania są możliwe. W bardzo wielu sprawach nie dopuszcza się do ekshumacji, nie dopuszcza się do takich zachowań, żeby dowiedzieć się więcej, sprawdzić, co jeszcze jest. Nie ma możliwości stawiania śledztw, bo raz to zrobiono,
przyklepane i tak już ma być. Jan Tomasz Gross w następnych książkach opisuje na przykład tego typu rzecz, że polskie dzieci czyhały naokoło getta, między innymi warszawskiego, wyłapywały każdego Żyda, który próbował wydostać się na zewnątrz. Wisiały na bramach wyjścia do gett i na murach. 24 godziny na dobę polowali na każdego Żyda. Polowały dzieci tak naprawdę. Getta były otoczone, pilnowane przez uzbrojonych strażników, szaulisi, litewscy, Ukraińcy, różni ludzie w służbie niemieckiej. Natomiast na tych wieżyczkach, na tych murach nie stacjonowali Polacy w służbie niemieckiej. Jeśli by się okazało, że polskie dzieci mają dostęp do tych murów, to równie dobrze żydowskie dzieci z drugiej strony też mogłyby na tym murku gdzieś przysiąść, co któryś raz mogłoby takie dziecko uciec. Byłoby dużo łatwiej. Społeczność polska do getta nie była dopuszczana. Ale najważniejszy w tej opowieści jest wiek tych dzieci. Jan Tomasz Gross pisze, że to były dzieci 6-letnie. Czyli 6-letnie dziecko siedziało na tej bramie, jak Żyd chciał uciec, to go łapało za kapotę i odstawiało do gestapo. Silne, zdrowe, wypasione polskie dzieci, przepojone taką nienawiścią, że były w stanie robić wszystko. To jest autorytet w Polsce. Gdy były postulaty, żeby Janowi Tomaszowi Grossowi odebrać odznaczenia państwowe za szczególne zasługi dla państwa polskiego, to rozległ się krzyk, że to będzie działanie antysemickie. I to wszystko mu pozostawiono. W najlepszych wydawnictwach, w najlepszych godzinach oglądalności, w programach telewizyjnych był gwiazdą, był celebrytą, pokazywał się na wszystkie możliwe strony. I wszystko to, co mu nie pasowało, ignorował. Czyli to jest taka opowieść właśnie jak tej kobiety, która została przygarnięta przez wilki. Mała, chuda, malutka dziewczynka żydowska nie została zjedzona, tylko uratowało ją wilki. A ludzie naokoło to byli antysemici, gorsi od wilków, bo rabowali i mordowali świadomie. Wilk zaspokaja swoje instynkty. Jak jest głodny, to zabija i je. A antysemita nie musi być głodny, nie musi być nawet chciwy, może coś mieć, ale dla samego zabijania. I coraz więcej tego typu publikacji mamy w Polsce. Niejaki Mirosław Kryczyk z Wrocławia z tytułem doktora napisał książkę, w której opowiada, jak Polacy się w czasie wojny zachowywali. Na przykład urządzali sobie zawody. Ustawiali 10 Żydów, jeden za drugim, strzelali pierwszemu w głowę i ta kula przechodziła przez następne czaszki. Ten, który zabił najwięcej osób, jedną kulą osób tak ustawionych, ten te zawody wygrywa. My możemy się z tego śmiać, możemy wzruszyć ramionami. Ta książka się ukazuje tutaj, to my wiemy, że to jest nieprawda. Polacy nie mieli broni, nie mieli dostępu do Żydów. Żydzi byli właśnie zamknięci w gettach. Społeczność polska nie miała do nich takiego dostępu. Wszystkie sprawy, które się działy wewnątrz, to była policja żydowska, czyli żydowska służba porządkowa. Sprawę załatwiały Judenrachy na poziomie kontaktów z Niemcami, ale Polacy nie byli pośrednikami. Ale takie publikacje jadą na zachód. Jak tam są przytaczane obszerne fragmenty, czy są w całości przetłumaczone i drukowane. Dlaczego ludzie tam mają w to nie wierzyć? Oto polskie państwo, członek Unii Europejskiej, polski uczony z tytułem doktora, czyli ktoś poważny, ceniony, na jakimś poziomie umysłowym, skoro to napisał, to tak było. I w ślad za tym powinniśmy się tylko i wyłącznie bić w piersi. Nie wolno o wielu rzeczach mówić. Każdy, kto zacznie pytać, tylko pytać, na przykład udział po wojnie, po 1944 roku, udział we władzy komunistycznej w społeczności żydowskiej, ten będzie antysemitą. Bo przecież komunizm nie miał narodowości. Skoro tej narodowości nie miał, to tego typu dociekania mają od razu albo podtekst antysemicki, albo rzeczywiście są antysemityzmem. Ale że rzeczywiście tak było, czy komunista tracił narodowość i czy na pewno ją tracił? Znowu, jak sięgamy do publikacji tamtej strony, dowiadujemy się rzeczy następujące. Profesor Hohen Schmerer w
Tygodniku Powszechnym zrobił nam następującą wykładnię. Berman nie funkcjonował jako Żyd. On funkcjonował jako członek partii. A partia nie była żydowska, była polska. On się nie uważał za Żyda, za kogoś, kto występuje w imieniu Żydów. I żaden Żyd nie widział w nim przedstawiciela narodu żydowskiego. Czułby się obrażony, gdyby ktoś tak powiedział. Berman funkcjonował jako Berman i jego można obwiniać, czynić mu zarzuty. Ale jako Żyd to samo mógłby robić Polak. Gdyby nie on, byłby Polak na jego miejscu. Ale nie było Polaka na jego miejscu. Był Jakub Berman, osoba tak naprawdę główna w centralnym aparacie okupacji komunistycznej w Polsce. Człowiek, który miał bezpośredni kontakt telefoniczny z samym Józefem Stalinem, dla którego Bieruk, Gomułka, Radkiewicz i inni byli przynajmniej o jeden szczebel niżej. A co sam mówi o tym Jakub Berman? Chyba to już jest wtedy relacja najbardziej wiarygodna. On twierdził, że nieważne było, kto stał na czele, bo był wydany przez dziennikarkę żydowską. Pan inteligent na poziomie po Uniwersytecie Warszawskim z burżuazyjnej, bogatej rodziny żydowskiej. Dlaczego pan nie objął funkcji partii? Dlaczego nie pan stanął na czele? A on do niej kpiącym uśmieszkiem odpowiada. Dziecko, nieważne jest, kto stoi na czele. Ważne jest to, kto ciągnie z tyłu, za kulisowo, za sznur. Czyli władzę ma nie tylko ten, który stoi na czele, ale ten, który tę władzę ma rzeczywiście w ręku. I on nawet podał dalej. Jako Żyd nie chciał i nie mógł funkcjonować na czele partii. On wolał być skryty. Zresztą o jego postawie, o tym, jaki był naprawdę, świadczy rzecz, która jest ewenementem. On jako funkcjonariusz Komunistycznej Partii Polskiej, nielegalnie terrorystycznej organizacji sowieckiej na terytorium II Rzeczpospolitej, dostał zgodę z Moskwy na coś zupełnie wyjątkowego. Partia komunistyczna, w tym Komunistyczna Partia Polski, uważała religię za osobistego wroga. Kapłanów wierzących za wroga. To było opium dla ludu. A on dostał zgodę na ślub z ceremoniałem żydowskim religijnym, tak zwany ślub pod baldachimem. Funkcjonariusz partii komunistycznej miał tego typu przywilej i nawet samo wystąpienie ze strony innego towarzysza o taką zgodę skreśliłoby jego karierę. Prawdopodobnie byłby z partii wyrzucony. A on mógł. Dlatego jeśli mówimy o sprawach polsko-żydowskich, to musimy znać faktografię. Wiedzieć tyle, żeby mówić tyle. Jeśli chcemy mówić tyle, to musimy wiedzieć tyle. Skąd mamy wiedzieć? Przecież nie każdy z nas będzie siedział w archiwach, nie każdy z nas będzie poszukiwał literatury, publikacji, siedział się piwie, to czytał, porównywał, konfrontował, czy to rzeczywiście jest prawda, czy może nie, czy ktoś inny napisał coś innego. Nie każdy ma na to czas, ochotę, nie każdy jest do tego predestynowany. Ale po to są publikacje, które teraz wychodzą coraz więcej, coraz częściej, żeby taką wiedzę zyskiwać. I to nie są publikacje do brania na wiarę. Przecież to możemy sprawdzić. Jeśli autor się powołuje na jakieś inne publikacje, na jakieś wydarzenia, które są opisane na strony internetowe, to możemy tam, nie wychodząc z domu, wejść, zobaczyć, sprawdzić, porównać i zacząć robić to, co jest najważniejsze. Samodzielnie myśleć. Krytycyzm, czyli patrzenie na to wszystko w sposób nie taki, że nam coś dano i my to przyjmujemy, tylko patrzeć krytycznie, to znaczy sprawdzać, wiedzieć, potrafić ocenić. Słowo kritikos po grecku oznacza ograniczać, zakreślać ramy. Czyli nie mówimy o wszystkim, nie przyjmujemy bajek, legend na wiarę, tylko sprawdzamy, czy w tej bajce jest coś konkretnego, czy może to nie jest bajka, czy jest wystarczająco dużo źródeł, żeby to uznać jako coś realnie kiedyś czy teraz istniejącego. Mamy rozum, mamy wolną wolę. To są dwa elementarne, podstawowe narzędzia, które pozwolą nam się w tym strasznym świecie potwornego zakłamania poruszyć, gdzie bylibyśmy w stanie sami oceniać, jeśli mamy możliwość w gronie rodzinnym, towarzyskim, pracy, gdziekolwiek, czy nawet śledząc jakąś dyskusję publiczną, że możemy samodzielnie zająć stanowisko i wiedzieć. Ten autor
ten publicysta, ta gadająca głowa w programie telewizyjnym, on do tej pory tyle nakłamał, że ja to sobie mogę wyłączyć. Nie muszę tego oglądać, nie muszę tego słuchać, bo on jest kompletnie skompromitowany. Poświęcić czas, czy nie tracić czasu na kogoś takiego, poświęcić czas na coś wartościowego. Do tego są źródła zewnętrzne. Jak mówimy o tym, co było po wojnie, o tym udziale Żydów we władzy, zjawisko nazywane Żydokomuną. To jest kwestionowane. Od razu jest obruszenie. Jak możecie mówić o Żydokomunie? To jest czysty antysemityzm. Przecież Żydzi nie byli komunistami. Na przykładzie Bernoulli podałem właśnie, że byli. Zachowywali swoje żydostwo. Co więcej, w bardzo wielu publikacjach żydowskich jest coś takiego. Człowiek, który trafia do Urzędu Bezpieczeństwa, jest funkcjonariuszem, oficerem, pełni określoną rolę w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, jest opisywany jako komunista. Przedtem jest Żydem. W momencie, jak jest komunistą, przestaje być Żydem. Ale jeśli ginie w podziemiu, czy ginie w walce z podziemiem niepodległościowym, na przykład przy próbie zdobycia więzienia, udanej czy nie, strona ugecka ponosiła strach. Jak taki funkcjonariusz ginie, mamy tego przykłady w bardzo wielu publikacjach, on w tym momencie ponownie staje się Żydem. Czyli ta krótka przerwa w jego życiorysie zostaje zniwelowana. Czyli ci, którzy zginęli po wojnie z rąk polskiego podziemia, jako bandyci z UB, są ofiarami polskiego antysemityzmu. Tak się rozmawiać nie da. Czy to zjawisko w ogóle istniało? Zjawisko Żydokomuny. Proszę bardzo, publikacja z 2012 roku. Książka Pawła Śpiewaka, Żydokomuna. Interpretacje historyczne. Było to zjawisko, czy nie było? Istniało, czy nie? Jeśli sami o tym mówią, to może jednak istniało. Adam Michnik sam o sobie mówi, że środowiskiem, z którego się wywodzi, jest Żydokomuna w sensie ścisłym. To dlaczego oni mogą, a my nie możemy? A mamy podstawy, żeby mówić, że takie zjawisko istniało. Dlaczego? Bo jesteśmy już po szczegółowych badaniach. Może jeszcze nie całkowitych, nie do końca dokładnych, ale na tyle istotnych, że można już o tym mówić. Prawie 40% kadry aparatu bezpieczeństwa, w sensie ścisłym Urzędu Bezpieczeństwa, od zastępców naczelników wydziałów, aż po wiceministrów i ministerstwo, najwyższe władze, w strukturach centralnych i terenowych, czyli wojewódzkich, powiatowych urzędach, to są funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Prawie 40%, 2/5. Gdzie społeczność żydowska w Polsce w tamtym okresie liczy poniżej 1% wszystkich obywateli. To nie jest 2 razy więcej. To nie jest 3 razy więcej. To jest 40 razy więcej. Wyobraźmy sobie tego typu zjawisko w jakiejkolwiek innej sprawie, gdziekolwiek indziej. Byłoby to coś zastanawiającego? Oczywiście, że tak. Podobne relacje są w informacji wojskowej. To jest kontrwywiad wojskowy. Odnoga sowieckiego z pierwsza. Służba, która nominalnie tylko podlegała pod Ludowe Wojsko Polskie, a tak naprawdę była sowiecka. Podobnie mamy w KBW. Mamy podobne dane odnośnie sądownictwa wojskowego, prokuratury wojskowej, aparatu państwowego, administracyjnego z tamtego okresu, ale także najwyższych władz komunistycznych. W 1948 roku, po tak zwanym zjednoczeniu Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, powstaje nowy komitet centralny partii, która otrzymuje nową nazwę. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Gdy wziąłem kiedyś pod uwagę skład tego komitetu, tam jest 80 kilka osób wymienionych z imienia nazwiska, jako członkowie KC i jedna osoba, która nie wchodziła w skład Komitetu Centralnego, ale bywała regularnie na posiedzeniach, zabierała głos, była dopuszczona do wszystkiego, to jest pułkownik Julia Prystyki, Krwawa Luna, która nie jest członkiem KC, ale ma władzę pewnie większą niż całe KC razem wzięte. I biorąc pod uwagę opublikowane życiorysy, dane osobowe członków składu tamtejszego Komitetu Centralnego, wyszło mi, że około 2/3 funkcjonariuszy to są pochodzenia, towarzysze pochodzenia żydowskiego. Czyli 2/3 najwyższej władzy komunistycznej w Polsce to są towarzysze wywodzący się z tamtego narodu.
część na pewno była wyłączona z żydostwa, z rodzin niewierzących, nieakceptujących, ale podkreślających życiorys imiona rodziców, poprzednie imię swoje własne, później otrzymywali nową tożsamość. To jest to zjawisko, które po wojnie rzutuje na relacje między Polakami i Żydami. Jak nawet o tym mówimy i druga strona akceptuje poziom takiej dyskusji, żeby o tym mówić, to od razu jest zjawisko i odpowiedź tego typu. No a przecież nie wszyscy Żydzi byli komunistami, nie wszyscy byli w UB. To jest mała część. Ale jeśli mówią o zbrodni popełnionych przez Polaków na nich, to pada nie słowo niektórzy Polacy w danym momencie, kilka, kilkanaście osób, ale wszyscy Polacy. I Polacy jako kategoria zbiorowa, jako naród. Poddajemy się takiej presji i cały czas niestety jesteśmy spóźnieni. Oni piszą, publikują, robią filmy, a my z dużym opóźnieniem zaczynamy dopiero to analizować, sprawdzać, publikować, ale to, co się stało, to już się stało wcześniej i to idzie w świat. Tak było z Popłosie, czyli z Pogrosie, tak było z Idą Gnidą, ze wszystkimi innymi rzeczami, że oni nas wyprzedzali, a my jesteśmy na pozycjach tak naprawdę straconych, bo obronnie i z dużym opóźnieniem. A jeszcze można zarzucić, a dlaczego wcześniej o tym nie mówiliście? Teraz, jak my to zrobiliśmy, to wy się nas czepiacie i tak w koło Macieju nie mamy szans wygrać. Potrzebny jest nacisk na nasze władze, na instytucje, które nas reprezentują, żeby robiły to, do czego zostały powołane. Żeby wzięli się do konkretnej pracy. Żeby to nie grupa entuzjastów, ludzi, którzy zajmują się tym gdzieś z boku, fascynują tymi tematami, chce im się siedzieć, sprawdzać, czytać, pisać, tylko żeby to robiły te instytucje i osoby zatrudnione tam na etacie w sposób do tego właściwy, powołany, profesjonalny, bo my im za to płacimy. A bardzo często jest tak, że instytucje do tego powołane są przeciwko nam. To nie można o tych rzeczy mówić, bo człowiek z takiej instytucji występuje przeciwko nam. Czyli tak naprawdę przegrywamy na każdym polu. Możemy się spotykać po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób. Możemy drukować książki, które będą się gdzieś tam rozchodziły, ale nie będzie tego w centralnych hurtowniach, nie będzie tego w największych księgarniach, nie będzie tego nawet w bibliotekach publicznych. Bo i nawet takie zjawisko mamy, że wiele naszych publikacji tam w ogóle nie trafi, nie są eksponowane, nie są umieszczone w katalogu, więc nie można z nich korzystać. Mamy także dokumenty zewnętrzne. Centralna Agencja Wywiadowcza 16 sierpnia 1947 roku sporządziła raport o Żydach i innych mniejszościach w Polsce. Te inne mniejszości nas w tej chwili nie interesują, bo to są śladowiska. Natomiast jest to, co wówczas służba amerykańska pisze o stosunkach narodowościowych w kraju i ich udziale we władzy. Polski komunistyczny, ale jednak przecież jakiejś Polski zamieszkałej przez Polaków. Rządzące elity żydowskie zdominowały Polską Partię Robotniczą i jej biuro polityczne, z którego pochodzą wszystkie podejmowane decyzje polityczne. Mimo przynależności do różnych partii, pod względem politycznym Żydzi mają jednolity stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki jest zdania, że Żydzi są potencjalnie najsilniejszą bronią przeciwko reżimom kapitalistycznym. I tak po kolei stwierdzenia, tezy, dowody, które świadczą o tym, czy ten raport jest udokumentowany. Nie znamy, nie wiemy, nie szukamy. W związku z tym stajemy się bezradni. Lada chwila przyjdzie następne uderzenie, jeszcze następne, jeszcze następne i my będziemy w tym samym miejscu. Czyli zawsze gdzieś spychani na pozycje obronne, zawsze z tą przewagą czasową, że będą nas wyprzedzać. Natomiast tego typu książki, jeśli będą przez nas czytane, nie będą rozumiane, nie będziemy się dzielić tą wiedzą, tak jak powiedziałem, w naszym otoczeniu, od tego trzeba zacząć. Mamy rodzinę, mamy znajomych, przyjaciół, widzimy, co oglądają, czego słuchają. Zabierajmy głos. Starajmy się tych ludzi ukierunkować. Robisz źle, czynisz krzywdę sobie i własnym dzieciom. Oglądasz jakichś kodomitów, rasistów i innych,
później się tym przejmujesz, a później opowiadasz to tą babką, którą wysłałeś z tej telewizji. Bądź sobą, bądź krytyczny. Zacznij myśleć sam. Historia jest nauką piękną, pod warunkiem, że się ją zna. Polityka też może być rzeczą piękną, pod warunkiem, że będzie wzięta w pewne ramy, pewne karty. To jest moralność polityki, która jest dzisiaj wyśmiewana. To są sprawy finansowe, czyli walka z korupcją. Kiedyś obcinano ręce, było to skutecznie. Dzisiaj tym ludziom nie dzieje się nic. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że ona na komisję nie pójdzie. I co mnie państwo zrobi tam? No nic, rzeczywiście nic, tak jakbyśmy byli bezradni. Dbajmy o to. Nacisk na polityków, także jeśli chodzi o historię, żeby bronili naszych spraw, jest koniecznością. Mają swoje punkty poselskie, biura, biorą za to pieniądze, mają obsługę, od tego są interpelacje. Naciskajmy na nich. Jak się nie sprawdzą, jak będą się bali, jeśli nie będą chcieli, trzeba następnym razem głosować na kogoś innego. A im mówić już teraz, że drugi raz już ci nie zaufamy, bo przedostałeś się do tych kręgów opiniotwórczych, przedostałeś się do tych kręgów, które wysysają budżet państwa na twoje potrzeby. A co my właściwie z tego mamy? I co ty dla nas zrobiłeś? Pytanie, nacisk i samoorganizacja. Tam, gdzie się nie ma, nie da nic zrobić pośrednio przez naszych przedstawicieli. Zakładajmy własne stowarzyszenie. Zakładajmy własne strony internetowe. Rozpowszechniajmy tę wiedzę. Szukajmy ludzi podobnie myślących. Jest ich naprawdę dużo więcej, niż nam się wydaje. I tak naprawdę w dalszym ciągu, mimo wszystko, jesteśmy większością we własnym kraju. Jak można z tego nie skorzystać? Będziemy czekać, aż będzie multikulti i staniemy się mniejszością? Wtedy już nic nie będzie warto robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo naszym gościom. Teraz przejdźmy do drugiej części, w której będą mogli państwo zadać swoje pytania. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem książek, to wydawnictwo Kapitał Pan sprzedaje. Będzie można oczywiście uzyskać podpis od autorów. A kto nie kupi, ten z wyborczej, to od razu ostrzegam. Kto nie kupi, ten z wyborczej. Kto ma ochotę zadać pytania? A jeszcze bym bardzo prosił, żeby celować konkretnie danego autora. Wycelować. Dobry wieczór, dziękuję za panu Jaką Klada. Chciałem zadać pytanie panu redaktorowi Stanisławowi Michalkiewiczowi. Wiem, że pan redaktor kiedyś odwiedził Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. I chciałem zapytać, jak pan widzi rolę tej instytucji w kształtowaniu poglądów ludzi w Holokaustu i jak pan widzi taką sytuację, czy na przykład mogłoby w Stanach Zjednoczonych być stworzone analogiczne muzeum poświęcone materiałowi narodu polskiego. To jest jedno. A drugie, że zadaję to pytanie w sumie ze względów osobistych, bo moja rodzona babcia poniekąd jest ofiarą Holokaustu, jako rdzenna Polka zamordowana przez Niemców w Oświęcimiu jako pacjentka szpitala w Kobierzynie. W 1942 roku była taka akcja. Więc mam też pytanie, czy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie upamiętnia takie fakty, jak na przykład polskie ofiary Holokaustu. Jeszcze jeden osobisty powód, bo tak się przypadkowo złożyło, że mój kolega, bliski kolega ze szkoły średniej, jest Muzeum Zbiorów tegoż muzeum, a nie miałem okazji zadać do tego pytania. Dziękuję. Proszę państwa, rzeczywiście ja byłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Tam wchodzi się z wielkimi środkami ostrożności. Jest taka, tak jak do samolotu. Tak przez taką bramkę się przechodzi. No i rzeczywiście bardzo skrupulatnie tam sprawdzają. A to bardzo często już teraz jest w takich instytucjach amerykańskich. Tam te względy bezpieczeństwa są szczególne. Co zwróciło moją uwagę? Między innymi to, że tam są
dosyć rozbudowane wątki o wydarzeniach, które nie miały miejsca. O powstaniach w getcie, których nie było. A tam są uczestnicy, bohaterowie i tak dalej. To jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Druga to taka, że oczywiście o żadnych polskich ofiarach mowy nie ma. Nawet nie ma ani słowa o 17 września, o wejściu sowieckim, rozbiorze Polski. Właśnie nie wiadomo, co się stało, jak tam się znaleźli. No dlatego, że gdyby ten wątek był tam udokumentowany, to trzeba by było, przynajmniej w jakoś szkicowej formie, przedstawić zaangażowanie społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich po stronie sowieckiego okupanta. No, a to by podważało wizerunek tej społeczności jako ofiary, bo ona w pewnym okresie była po stronie katów. I to, no, to by zupełnie zakłócało ten wizerunek, jaki tam jest przedstawiony. Trzecia sprawa, która też zwróciła moją uwagę, bo zaczyna się ekspozycja od tego, jak tam się hitleryzm w Niemczech rodzi. No i tam właśnie trudno na podstawie tej ekspozycji wyrobić sobie pogląd, co właśnie do tego hitleryzmu doprowadziło. Jedynym wnioskiem, jaki na podstawie ekspozycji, powiadam, można wyciągnąć, to jest to, że Niemcy zwariowali. No, nie ma żadnego wyjaśnienia poza takim. Ale no, jednak pewne przesłanki są. Otóż jest tam fotografia na całą ścianę, taką duża, powiększona. Scena, dosyć często tam eksponowana, scena palenia książek na jakimś niemieckim uniwersytecie. To fotografia dosyć dobrze znana. I pod tą fotografią, w takiej gablocie, leży kupka książek, przypuszczam, że takich, które tam są palone. No i to są dzieła Marksa, Lenina i Trockiego, a więc teoretyków i praktyków ludobójstwa na skalę znacznie większą niż hitlerowcy, bo komunizm jako ideologia doprowadził to według takich szacunków ostrożnych, doprowadził do śmierci około 100 milionów ludzi. Więc nawet przy takim ilościowym zestawieniu to liczba ofiar komunizmu jest wielokrotnie wyższa niż wszelkich kilku holokaustów. To zresztą ten szacunek 100 milionów był robiony jeszcze przed tym, co się stało w Indochinach po zakończeniu wojny wietnamskiej. Ja miałem okazję być w Kambodży i widziałem tam pola śmierci, więc tę liczbę 100 milionów trzeba dodatkowo podwyższyć. Tam w ciągu 5 lat komuniści wymordowali połowę tego narodu. Połowę całego kreskiego narodu. I to w sposób taki okrutny. Więc ta ideologia zbrodnicza, z której... Więc powiem, Amerykanie chyba nie zwracają na to uwagi. Natomiast jeśli chodzi o wrażenie, to ekspozycja jest bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana i tak dalej. I tam przyjeżdżają oczywiście ci zwiedzający, płaczą, no robi to na nich wrażenie, to jest widoczne. No i potem oczywiście jedyna wiedza, jaką mają, często jest tak, że jedyna wiedza, jaką mają na temat historii Europy, to historii II wojny światowej, to jest ta, to jest to wrażenie, które stamtąd wynieśli. Czasami
bo to Muzeum Holokaustu jest jednym z elementów tylko kształtowania społeczeństwa, opinii społeczeństwa amerykańskiego. Nie wiem, czy we wszystkich Stanach to jest, ale w stanie Kalifornia jest tak rzeczywiście, że jest obowiązkowa nauka o Holokauście w szkołach średnich, obejmująca nie tylko uczniów, ale i rodziców. No i czasami są, znane mi są takie dwa przypadki. Jeden, moja córka starsza była w Kalifornii u takiej rodziny Amerykanów, zupełnie z Polską, nie mają nic wspólnego. No i ich córka była uczennicą college'u i oni zostali w ramach tych obowiązkowych lekcji wezwani do szkoły, żeby tam to przeszkolenie holokaustowe odbyć. I po powrocie ten pan, który jest lekarzem, to człowiek wykształcony, wrócił po prostu w stanie furii stamtąd. No i córka chciała się tu, co go tak zirytowało, ale on przez pewien czas w ogóle nawet nie chciał o tym mówić, wreszcie powiedział. I powiada tak, że ta nauczycielka w ramach tego szkolenia powiedziała, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Żydzi. To jest obowiązkowa taka, a on mówi, a 500 000 żołnierzy amerykańskich to co? To go tak zirytowało. No i drugi taki incydent to właśnie jest ilustracja tak zwanych świadków historii. Otóż znowu w Kalifornii była lekcja poświęcona Holokaustowi z udziałem świadka historii, tak zwanego świadka historii, był specjalnie zaproszony na to. I on no, takie jakieś straszliwe, makabryczne opowieści z Polakami w roli głównej, z Polakami jako katami, sprawcami. Tak? No i uczennica Polka słuchała tego najpierw, że ci jej koledzy patrzą na nią z taką no, zgrozą, właściwie co to za potwór tu z nimi siedzi. I do pewnego czasu tam słuchała tego pokornie, taka no, zacukana była. Ale w pewnym momencie krew w niej zagrała i do tego świadka historii się odezwała, a pan to, skąd pan to wszystko wie? Czy pan, kiedy się pan urodził? Czy pan w ogóle w Polsce był? Otóż okazało się, że on się urodził po wojnie. W Polsce w ogóle nie był nigdy. Nawet chyba nie bardzo wiedział, gdzie to jest. Tak. No. I mówi, ale ja to wszystko wiem na pewno, bo ja jestem Żydem. No to tu nauczycielka już się zorientowała, że sprawy trochę za daleko się posunęły i żeby przerwać tę dyskusję, to kazała tej uczennicy, żeby przyprowadziła ojca następnego dnia. No i tak się stało, ten ojciec akurat tak się składa, że jest dyrektorem w przemyśle zbrojeniowym amerykańskim, bardzo poważny człowiek. No i na tą nauczycielkę wsiadł, mówi, co pani tu wyprawia, co pani tu robi? Ja tu pani zrobię przody takie, że wyleci z babą z pracy i nie, z wilczym biletem, nikt cię nie przyjmie, nawet do sprzątania. I ona to przestraszyła się i powiada tak, proszę pana, bardzo przepraszam, to w takim razie za tydzień ja taką drugą lekcję zrobię, pan przyjdzie i pan opowie, jak to było naprawdę. Otóż, bo to tak. Taki finał miała ta sprawa, ale to w wielu szkołach tego nie było, to w większości takich rzeczy nie, takiego finału nie było. Także siła oddziaływania, bo to jest cały mechanizm uruchomiony, cały program i on jest realizowany bardzo konsekwentnie i on kształtuje świadomość społeczeństwa amerykańskiego na ten temat i tu żadne partyzanckie takie poczynania nie są w stanie tego zrównoważyć, no bo to jest, jak mówię, cała machina propagandowa, którą tutaj takie partyzanckie jakieś takie, czy jakieś polskie, bo nie sądzę, żeby Polonia amerykańska na tym stopniu zorganizowania, na jakim jest, była w stanie coś takiego zrobić. Nie sądzę, żeby to
się udało przynajmniej w jakimś przybiegu galbinu. Już mam kolejne pytanie. Wieczór. Ja mam po części pytanie dla obu panów redaktorów, jeżeli było to wcześniej poruszone, to przepraszam. Czas jakiś temu strona ukraińska zablokowała ustalone wcześniej ekshumację, po prostu nie wyraziła zgody. Nie wiem, czy to był IPN, czy ktoś inny, w każdym razie oni powiedzieli, że przygotowywana tam wyprawa nie może się odbyć z jakiegoś tam względu i jakoś niedługo potem, proszę mi opowiedzieć, że się niedługo potem, może tydzień, może dwa, nagle Białorusini powiedzieli, że w sumie my się tam staramy o te ekshumacje związane z listą katyńską, tą białoruską, że one w sumie mogą się teraz odbyć. Czyli dla mnie to było tak trochę, ci się nie zgodzili, a ci się nagle zgodzili. Pytanie do pana Leszka, czy te ekshumacje mogą coś nowego wnieść, czy w ogóle jakaś faktografia z jednej strony, a z drugiej strony do dyrektora Michała Kiewicza, czy on uważa, że pod aktualnie pod aktualną polityką jesteśmy w stanie ułożyć sobie tak sąsiada z nimi i z Białorusinami, i z Ukraińcami, żebyśmy mogli szukać swoich żołnierzy, swoich obywateli w obu tych krajach bez żadnych takich przeszkód, że jesteśmy w stanie to wyegzekwować na nim. Dziękuję. Zawsze. Jeśli chodzi o te sprawy polsko-ukraińskie, to rzecz wygląda następująco, że po roku 1989 Ukraińcy mieszkający na terytorium obecnej Polski postawili wiele pomników i pamiątków w miejscach, gdzie na przykład nie było pochówków. Oni w ten sposób upamiętniali jakieś tam bitwy, walki, UPA z jednostkami polskimi. I to nie było legalne, nie było zatwierdzone, nie uzyskali na to żadnej zgody, ale przez wiele lat to istniało. Ponieważ lokalne społeczności zaczęły myśleć o tym, co się dzieje z tą polsko-ukraińską po tych ostatnich latach i wydarzeniach, a to jest wyjątkowo silne działania antypolskie, także na Ukrainie wobec mniejszości polskiej, gdy dochodzono do dokumentów, że w danym miejscu upamiętnienie nie dotyczy ofiar, nie ma tam grobów, jest to tylko jakiś pomnik kupa jeszcze z polskimi ozdobami, uzyskiwali zgodę na rozbiórki i tego dokonywali. Całkowicie zgodnie z polskim prawem, z moralnością. Jak mówię, to nie było niszczenie cmentarza. W związku z tym strona ukraińska wykorzystuje to w tej chwili tak, jak wy, jeżeli nie oddacie tych pomników, jak tego nie postawicie ponownie, to my wam nie pozwolimy na ekshumację. To nie są sprawy na tym samym poziomie, to nie są sprawy niedozarne, równie ważne. Tym, że Polska nie prowadzi normalnej polityki wobec obecnej Ukrainy. To jest cały czas postawa jakby na kolanach, uznawanie, że to są ludzie, którzy bardziej czegoś potrzebują, więc my im musimy dawać, a jeśli oni ze swojej strony nie robią tego, co byśmy chcieli, to my musimy poczekać. To jest jak z pożyczkami. Około 5 miliardów złotych różnego rodzaju pożyczek poprzedniej ekipy i obecnej, ze wskazaniem, bo my wiemy, że oni są biedni, nam nie oddadzą, ale my nie musimy pomagać. Korupcja na Ukrainie jest czymś dla nas niewyobrażalnym. Więc większość tych tzw. bezwzględnych pożyczek pójdzie nie tam, gdzie powinna iść. A my się z tym wszystkim zgadzamy. Jeśli akceptujemy działania ukraińskiego IPN, który nie prowadzi badań historycznych, tam są bardziej takie tego typu wynaturzenia, że Ukraińcy są wszędzie, zawsze, na całym świecie, założyli pismo, stworzyli filozofię grecką, no nie wiem co jeszcze, może kilka lat, kilka tysięcy lat temu w kosmos latali, a to jest przyjmowane jako coś oczywistego. Oni potrzebują fundamentu, potrzebują legę, potrzebują czegoś, co będzie fundamentem tego od niedawna istniejącego państwa. Mają bardzo niewiele rzeczy. Sić zaporowską, czyli kozaków, ale to jest dosyć odległe w czasie. Te wszystkie rzezie, które tam następowały, poematy, które później pisali ich poeci, gdzie rezanie Lachów i Żydów było czymś najbardziej oczywistym, to jest piękna literatura dla nich. A z najlepszej historii to jest UPA, Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Jako wzór odniesienia, jako ten fundament moralny i polityczny nowego państwa. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów miała dwie nazwy. Poprzednią,
do 1929 roku jako organizację ukraińskich faszystów. Ale mi się wydawało, że za mało atrakcyjna nazwa, za mało zawiera w sobie treści i zbyt uniwersalna, bo faszyst był wszędzie. Więc to była, stała się to organizacja ukraińskich nacjonalistów. Niedawno byłem we Lwowie, akurat była 65. rocznica założenia UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Widziałem we Lwowie te przemarsze tych ludzi rzeczywiście wiekowych, często prowadzonych pod ręce i gromady młodzieży umundurowanych lub ozdobionych ich kolorami. I ta młodzież robi, nie pokażę tu, bo to jest nagrywane, a to jest zupełnie naturalne. I plakaty na mieście, billboard, gdzie obwieszeni medalami ci rezumy, bo dla nas to są rezumy, że kiedyś pracowali w Igłanie. Dzisiaj są fundamenty państwa. I jeśli polska strona na to nie reaguje, jeśli polska strona zgadza się na to wszystko, jeśli Polacy nie są w stanie załatwić dla Polaków tam mieszkających elementarnych rzeczy, jest kilkadziesiąt szkół z językiem węgierskim, kilkadziesiąt szkół dla mniejszości rumuńskiej na Ukrainie, a my mamy 4 szkoły poza Lwowem i 2 we Lwowie, one powstały jeszcze za rządów sowieckich. A za nowej Ukrainy, gdzie mamy tak podobno znakomite stosunki, gdzie jesteśmy w stanie wyeksportować doktora Balcerowicza, ministra Nowaka, wielu innych, nie jesteśmy w stanie załatwić dla ludzi tam mieszkających, przywiązanych cały czas do polskości, elementarnych spraw. To państwo nie stoi na wysokości zadania. To państwo nie robi tego, co robić powinni. Mówiąc o ekshumacjach, to co pan poruszył. Oczywiście zawsze jest tak, że to jest sposób dochodzenia do prawdy. Mówiąc o tych zbrodniach, nie tylko popełnionych na Żydach, ale jakichkolwiek innych, to zawsze jest poszukiwanie ciała, obdukcje, sprawdzanie, czy różnego rodzaju badania, jeśli są jakieś resztki, szczątki osób utopionych, gdzieś zagrzebanych przez 20 czy 30 lat przez jakiegoś mordercę. Poszukuje się ciała, następnie prowadzi się badania, żeby dojść do prawdy. Nawet jeśli sprawca się do wszystkiego przyznaje, to i tak obowiązkiem prokuratora jest szukanie dawań, znaleźć jak najwięcej. W sprawach, które mają wymowę także polityczną, ideologiczną, tak jak Jedwabny i inne, czy Bogdan Kielecki, takie badania są niezbędne, żeby to zrobić. Nie to, że mogą, że pomogą, tylko są niezbędne do wyjaśnienia i do tego dojścia do prawdy. Ale strona polska się na to nie zdobywa. Zmieniają się ekipy, zmieniają się władze, zmieniają się rządy, ale w tych sprawach stoimy cały czas na tej samej pozycji. Profesor Kielecki powiedział, że on tajemnicę Jedwabnego zna, ale zabierze ją do grobu, przez co dał do zrozumienia, że wszystkie ustalenia z tamtego okresu, których on był patronem i zwornikiem, są nieprawdziwe. Bo jeśli jest tajemnica, jeśli on tego nie chce powiedzieć, to co opublikowano, to co powiedziano, jest nieprawdziwe. I nie jest to człowiek gdzieś objęty jakimś ostracyzmem, nie chcesz powiedzieć, no bo w końcu na to, którego nie weźmiemy, pan Zubi ma dumę w kręci. Ale nie chcesz powiedzieć, coś ukrywasz, to nie możesz pełnić takiej poszlakowanej funkcji, jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego. To powinna być osoba poza wszelkim podejrzeniem w jakiejkolwiek sprawie, ale u nas można. Ekshumacje są koniecznością. Przy obecnej technice, w stanie medycyny kryminalnej, możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Nawet z tego, co zrobiono początkowo w tych pierwszych godzinach Jedwabnego, gdzie okazało się, że nie ma tyle ofiar, nie zostały tak zamordowane, że są kulki w szczątkach tych ludzi, Polacy nie mieli broni, że jest złoto, srebro, obrączki, pierścionki, nikt ich nie okradł, że zwłoki nie były zdeszczeszczone. To wszystko dało nam powód do tego, żeby zbadać to do końca. I tych badań nie ma. Czyli każda kolejna ekipa tak jakby albo nie chce, albo nie może, albo jedno i drugie. Zrobić tego, co powinni. Dlatego mówię, to są naciski z naszej strony niezbędne. My tego chcemy. Mamy prawo żądać, mamy prawo oczekiwać, mamy prawo wymagać od instytucji państwowych, żeby robiły to, do czego są powołane. Myślę, że wyjaśnienie różnicy między Białorusią a Ukrainą jest proste. Te zbrodnie na terenie Białorusi
popełnił albo Związek Sowiecki, albo Niemcy. Natomiast nie białoruskie państwo, ani żadne ugrupowanie polityczne, które dzisiaj tam funkcjonuje. Tymczasem, jeśli chodzi o Ukrainę, sytuacja jest odwrotna. Tam ludobójstwo na ludności polskiej dopuściły się czynniki ukraińskie, motywowane ideologicznie i to ideologią, która w tej chwili jest taką dominującą ideologią tego państwa. Nie tylko zresztą tego państwa, ale i ukraińskiej diaspory światowej, bo ukraińska diaspora światowa jest znacznie lepiej zorganizowana, znacznie bardziej zdyscyplinowana niż, dajmy na to, Polonia zagraniczna. Miałem okazję się o tym przekonać podczas pobytu w Ameryce. Niedawno byłem w Kanadzie i tam w Toronto jest siedziba Światowego Związku Ukraińców. Rozmawiałem w Ottawie z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który zresztą był tam atakowany za takie próby współpracy z Ukraińcami. No i zapytałem go, czy w Światowym Związku Ukraińców są jakieś inne jeszcze kierunki ideologiczne poza banderowcami. A on powiedział, nie tylko nie ma, ale jakby się któryś ujawnił, to ma przeklapane po prostu i nie tylko w Związku Ukraińców, ale w ogóle. Więc jest to zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jest to diaspora bardzo, znaczy całkowicie zdominowana ideologicznie przez banderów. Tu co do tego nie ma wątpliwości. Mało tego, w grudniu 2006 roku Światowy Związek Ukraińców z siedzibą w Toronto właśnie wydał taką odezwę do ówczesnego prezydenta Juszczenki, żeby rok 2007 był rokiem upamiętnienia operacji Wisła. I autorzy tej odezwy sugerowali prezydentowi Juszczence, żeby głównym obszarem upamiętnienia operacji Wisła było, jak to oni tam w tej odezwie sformułowali, ukraińskie terytorium etniczne. Przez co rozumieli województwo podkarpackie, część województwa małopolskiego, mniej więcej do Nowego Sącza i część województwa lubelskiego. Tak to wygląda i rzeczywiście takie rzeczy były. Znam, mam relacje przynajmniej z jednej miejscowości, to proboszcz miejscowy mi tam opowiadał, że taka rekonstrukcja historyczna została przedsięwzięta, polegająca na tym, że mężczyźni w mundurach polskich ganiali po krzakach za babami i dziećmi w ukraińskich takich strojach ludowych, po czym tam w takim nieopisanym lamentem prowadzili je do samochodów i tam wywozili w nieznanym kierunku. To za pieniądze Rzeczypospolitej Polskiej te rekonstrukcje historyczne się odbywały. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o ocenę, tutaj pan Żebrowski już powiedział, ja dodam od siebie, że postępowania polskich władz wobec Ukrainy nawet nie można nazwać polityką. To postępowanie nie zasługuje na tę nazwę, dlatego że polityka powinna mieć jakiś cel. A tutaj tego celu nie podobno się dopatrzeć, bo to postępowanie polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. W ciemno, nawet nie wiemy, co oni zrobią. Ukraińcy natomiast dosyć dobrze opanowali sztukę obcinania kuponów od prezentowania wizerunku Ukrainy na świecie jako państwa specjalnej troski. To tak jak dziecko takie trochę upośledzone na przykład umysłowo, no lepiej się z nim nie drażnić, nie sprzeciwiać mu się, bo nie wiadomo jak on zareaguje. To mniej więcej to jest takie państwo specjalnej troski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to stosunki polsko-ukraińskie. Właśnie trudno powiedzieć, czy władze państwa polskiego
tam rozmawiają z właściwymi osobami. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że oficjalne władze, na przykład pan prezydent Poroszenko, ja nie wiem, czy on kontroluje sytuację w swoim państwie, nad którego czele stoi. Ilustracją tego, że on wcale może nie kontrolować sytuacji tam, to jest incydent z przełomu stycznia i lutego tego roku, kiedy to prezydent Poroszenko ogłosił stan klęski energetycznej na Ukrainie. Spowodowana została tym, że transporty węgla z Zagłębia Donieckiego zostały przerwane do ukraińskich elektrowni. A dlaczego zostały przerwane? Właśnie wtedy. Dlatego, że jeden z ochotniczych batalionów, bo przez cały czas, mimo tam wojny i tak dalej, to te transporty tam docierały bez żadnych przeszkód. Z Zagłębia Donieckiego, z kopalni w Zagłębiu Donieckim. Jeden z ochotniczych batalionów te transporty zablokował pod takim patetycznym uzasadnieniem, że lepiej zmarznąć, godnie zmarznąć, niż grzać się w hańbie. Ale tak naprawdę chodziło o to, że te kopalnie donieckie należą do takiego oligarchy tamtejszego, Rinata Achmetowa, bardzo bogatego człowieka. Natomiast batalion był na usługach innego oligarchy, notabene żydowskiego pochodzenia. I tamten po prostu doszedł do wniosku, że nie będzie Achmetowowi pozwalał na robienie interesów z tym. I prezydent Poroszenko nie był w stanie odkręcić tej decyzji. Ten batalion ochotniczy w służbie tego oligarchy zablokował skutecznie dostawy węgla do ukraińskich elektrowni i prezydent Poroszenko był bezradny, mógł tylko ogłosić stan klęski energetycznej. Nie mógł tego batalionu zdyscyplinować. No więc pytanie jest, co on w ogóle kontroluje? Czy to nie jest przypadkiem jakiś taki dyrektoriat oligarchów, którzy tam wystawili na czoło jakiegoś takiego, powiedzmy, Lecha Wałęsę czy kogoś takiego. No i on tam pełni obowiązki prezydenta. Tam, mówiąc nawiasem, prezydent Poroszenko też prowadzi interesy. Z Rosją ma tam fabrykę czekolady. No i może zagrozili mu, że mu nie kupią czekolady. Także, no właśnie trudno powiedzieć, jak to wygląda. Natomiast zachowanie naszych władz, powiadam, dopiero ostatnio pan prezes Kaczyński jakoś odzyskuje poczucie rzeczywistości. Czy sprawia takie wrażenie, jakby uzyskiwał poczucie rzeczywistości. No bo skrytykował prezydenta Poroszenkę za, cytuję, chamską niewdzięczność. No to bardzo, tak w języku takim dyplomatycznym, to bardzo ostre sformułowanie. Chamska niewdzięczność, w dodatku chamska, no to już całkiem źle. No ale to pokazuje, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Te polskie umizgi są kwitowane właśnie taką niewdzięcznością. No, ale to dlaczego mają być wdzięczni, kiedy oni najwidoczniej uważają, że Polska powinna tak robić, ponieważ Polska przynajmniej do niedawna robiła wszystko, co kazali nam Niemcy, no to oni z Niemcami rozmawiają serio, a z nami już nie muszą, więc tak to wygląda. Czasem dzwoni i niestety będziemy musieli podziękować naszym prezydentom. Kto chce podpisać? No, dziękuję. Oczywiście przypominam, że można czytować książki, podpisywać, a autorzy z chęcią podpiszą.